Cześć, z tej strony Mieszko Służewski. Możecie mówić na mnie Manfredi. Zapraszam na brodate dźwięki. Witam w kolejnej lekcji z cyklu Harmonika od podstaw. Dzisiaj nauczymy się, jak zrobić pierwsze obniżenie, pierwszy bending na harmonice ustnej. Nauczymy się też jednego utworu bluesowego, nad którym będziemy pracować przez najbliższe lekcje. Wydaje mi się, że ten utwór nie jest zbyt skomplikowany i będzie idealny na początek przygody z harmoniką ustną. Zapraszam. Jak zrobić tak zwany potocznie podciąg, chociaż sam nie lubię tego stwierdzenia, czy raczej obniżenie dźwięku na harmonice. W ogóle może zacznijmy od tego, czym jest to obniżenie. Harmonika jest instrumentem diatonicznym, przez co domyślnie grając dźwięki na wdechu i wydechu mamy dostęp tylko do określonych dźwięków, ale nie do wszystkich. Część z tych dźwięków możemy wydobyć używając odpowiednich technik, jak obniżenia dźwięku, czyli tak zwane bendingi, oraz podwyższenia dźwięku, czyli tak zwane overbendingi. Tymi drugimi się nie będziemy na razie zajmować, bo jest to trochę bardziej skomplikowana sprawa, ale przejdźmy do rzeczy. Bending, czyli obniżenie, brzmi to mniej więcej tak. Na razie skupmy się tylko i wyłącznie na bendingu na czwartym i szóstym kanale. Jak to działa od strony fizycznej? W kanale mamy dwa stroiki. Jeden drga w momencie, kiedy wydychamy dźwięk. Drugi drga w momencie, kiedy gramy dźwięk na wdechu. W momencie, kiedy wytworzymy, grając dźwięk na wdechu, podciśnienie, to ten drugi stroik, który gra tylko na wydechu, zaczyna rezonować z tym wdechowym. Ponieważ pomiędzy tymi dźwiękami jest różnica w wysokości dźwięku, to te stroiki spotykają się mniej więcej w połowie i zaczynają drgać z inną częstotliwością. Ten wyższy niżej, ten niższy wyżej. I w ten sposób powstaje bending. Jak go zrobić? Pierwsza rzecz, o czym mówiłem już w poprzednich lekcjach, gdy gramy dźwięk na wdechu, musimy mieć wszystko rozluźnione, żuchwę nisko i wszystko musi być tutaj luźne, żeby ten przepływ powietrza był jak najbardziej swobodny. W momencie, gdy zaczynamy grać bending, tu już sprawa się trochę zmienia. Musimy wytworzyć ustami podciśnienie. Nie róbmy tego na siłę, no, można to stworzyć tak zasysając bardzo mocno powietrze, ale nie o to chodzi. Czyli najprościej trzeba zwęzić strumień powietrza. Żeby zwęzić strumień powietrza, pierwsza rzecz, tutaj już trzeba podnieść żuchwę do góry, zatkać nos. Powietrze powinno tylko i wyłącznie iść nam przez usta, żeby wywołać to podciśnienie. I jednocześnie odpowiednio ułożyć język, podnosząc go do góry, robiąc takie ś na wdechu językiem, takie coś w ten sposób mniej więcej. Zademonstruję, jak to brzmi. Na czwartym kanale takie, ewentualnie takie, tak jakbyśmy mówili you, tylko że na wdechu, takie. Jeszcze raz, czwarty kanał. I tak samo na szóstym kanale, analogicznie, obniżenie robimy też tylko i wyłącznie językiem, podnosząc język do góry i wywołując podciśnienie. I jak zacznie wam to wychodzić, ten dźwięk zacznie wam się obniżać, jak załapiecie już, o co chodzi, no to tu jest tylko i wyłącznie kwestia wyćwiczenia tego, żeby nam to wychodziło za każdym razem. I tutaj takie bardzo fajne ćwiczenie. Gramy na czwartym kanale, gramy dźwięk na wdechu, potem gramy dźwięk obniżony o pół tonu, czyli to ten nasz bending, potem gramy dźwięk na wydechu, potem z powrotem obniżony o pół tonu i dźwięk na wdechu. Brzmi to mniej więcej tak. I dokładnie to samo możemy zrobić sobie na szóstym kanale, też grając szósty na wdechu, obniżony o pół tonu, na wydechu, znowu obniżony o pół tonu i szósty na wdechu. I w ten sposób sobie możecie ćwiczyć bendingi, czyli tak zwane obniżenia. Przejdźmy do
kolejnej części naszej dzisiejszej lekcji, czyli nauczymy się utworu Chitlin's Concarne. Jest to utwór w oryginale napisany przez saksofonistę Kenny Burrella. Możliwe, że słyszeliście go, pojawił się ostatnio w filmach u mnie na kanale. Jak nie, to możecie poszukać, sprawdzić. Utwór będziemy grali w trzeciej pozycji na harmonijce C, czyli w tonacji D-moll. Zaczynamy od czwartego dźwięku na wdechu, czyli dźwięku D. I może nauczmy się go tak fragment po fragmencie. Utwór jest oparty na harmonii bluesowej. Jest zbudowany na takim schemacie call, call i response. Czyli mamy call 1, call 2, który jest dokładnie powtórzeniem tego pierwszego. I później mamy response, czyli odpowiedź na te dwa poprzednie zawołania. Teraz rozbijmy pierwsze zawołanie, czy ten pierwszy call, na dwie części. Pierwsza część brzmi tak. Tutaj gdzieś znajdziecie tabulaturę do tego. Jest tak, czwarty kanał na wdechu dwa razy, piąty kanał na wdechu dwa razy, szósty na wydechu, piąty na wdechu, szósty na wdechu, czwarty na wdechu i piąty na wdechu. Czyli... I jak już mamy to call, pierwszą część tego kola, tego zawołania, no to druga część już jest trochę prostsza, to jest dwa razy czwarty na wdechu, piąty na wdechu, szósty na wydechu i czwarty na wdechu. Czyli w całości call 1. Call 2 to jest dokładnie to samo co call 1, czyli jeszcze raz powtarzamy ten cały schemat. Jak już to mamy response, czyli odpowiedź na te dwa zawołania i ona jest trochę bardziej skomplikowana i tu się pojawia obniżenie na szóstym kanale, czyli to, czego nauczyliśmy się wcześniej. I to leci tak. Mamy dwa razy czwarty na wdechu, dwa razy piąty na wdechu, szósty na wydechu, piąty na wdechu, szósty kanał na wdechu, siódmy na wydechu i później mamy szósty obniżony o pół tonu i szósty na wydechu. I to jest pierwsza część tej odpowiedzi i brzmi to tak. Tutaj uważajcie na ten szósty obniżony o pół tonu. To jest jeszcze raz końcówka tej odpowiedzi. A druga część odpowiedzi jest dokładnie taka sama jak ta druga część naszych zawołań, czy tych naszych coli, czyli... Jak już mamy całość, to spróbujmy przegrać teraz cały ten utwór. Call 2. I response. Brzmi to w ten sposób. Dobrze jest to sobie przećwiczyć z metronomem albo z podkładem. I tutaj taka mała uwaga, ponieważ utwór zaczyna się z prawie całotaktowego przedtaktu, co znaczy, że tak naprawdę utwór zaczynamy, zanim jeszcze zespół zacznie grać i utwór zaczynamy na dwa, czyli w momencie, kiedy mamy sobie nabicie perkusji na cztery, raz, dwa, trzy, cztery, to już od dwa powinniśmy zacząć grać ten temat. Za chwilę przegramy to sobie z podkładem, to usłyszycie, o co mi chodzi. Zagrajmy teraz ten utwór z podkładem. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Raz.
jeśli chodzi o część merytoryczną dzisiejszej lekcji, to było na tyle. Teraz przejdźmy do tego, na co część z Was czekała, czyli rozstrzygnięcie konkursu. Za chwilę dowiecie się, do kogo pójdą płyty. Ten oto zestaw płyt. Płyta Pampa Willie Mae Unit. Płyty Manfredi & Johnson. Teraz zróbmy małą przerwę na losowanie. I za chwilę poznacie zwycięzców. Płyta Manfredi & Johnson, Brian Braith, powędruje do Michała Góreckiego. Dzięki bardzo za wszelkie subskrypcje, wsparcie. Płyta leci do Ciebie. Sprawdź maila, bo prawdopodobnie niebawem pojawi się jakaś wiadomość z prośbą o adres, gdzie tą płytę mam wysłać. Dwie płyty Manfredi & Johnson powędrują do również do Michała, tym razem do Michała Mazura. Gratulacje. Też sprawdź maila. A pierwsza nagroda, czyli trzy płyty, płyta Pampa, Willie Mae Unit oraz dwie płyty Manfredi & Johnson polecą do Joanny Świerat. Gratulacje, wielkie dzięki za wsparcie. Tyle na dzisiaj. Jeszcze raz wielkie dzięki za wszelkie subskrypcje, komentarze, łapki w górę. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.